Witajcie kochani, dzień dobry. Dzisiaj goszczę u siebie Martę Piotrowską. Witam serdecznie, witaj kochana i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. A ja dziękuję, że gościsz tutaj u nas. No i na początek powiedz o sobie to, co chcesz powiedzieć. Przedstaw się tak, jak to czujesz. O, Bella też się przyszła przywitać. Bardzo pięknie. Tak jak już powiedziałaś, nazywam się Marta Piotrowska. Kochani, co tu dużo mówić. Ja zajmuję się totalną biologią od już ponad 7 lat. Jest ze mną każdego dnia i o tym chyba będziemy troszkę dzisiaj rozmawiać, natomiast tak bardziej jeszcze prywatnie jestem też mamą. Mamą wspaniałej dziewczynki Zuzanny, ma 9 lat. Wcześniej zajmowałam się coachingiem. Mhm. Jestem dyplomowanym coachem i to tam tak naprawdę była taka, stamtąd taka baza wyjściowa do pracy z drugim człowiekiem. Tam nauczyłam się przede wszystkim słuchać drugiego człowieka. Jest to taka, zauważyłam też w społeczeństwie, bardziej taka niszowa umiejętność. No, zdecydowanie. Takie aktywne słuchanie i uważność na drugiego człowieka. Na to, z czym przychodzi, co jest dla niego ważne i wartościowe, czyli nie to, co tak naprawdę dla mnie jest na ten moment ważne, ale dla tego drugiego człowieka. Więc tak jakby ten coaching u mnie był takim ciekawym momentem, przełomowym bardzo w moim życiu, ponieważ na bazie tego ja też dużo zmian stworzyłam w swoim własnym życiu. I tak, aby żyć szczęśliwiej, radośniej, aby mniej przywiązywać uwagę do rzeczy, które mnie nie karmią, tak? I następnie właśnie to zaraz po coachingu dowiedziałam się... A co to się, znaczy, przepraszam, co to znaczy nie karmią? Nie co karmią? To znaczy nie są na tyle wartościowe i nie dają mi poczucia ani bezpieczeństwa, ani poczucia zdrowia, tak? Szczęścia, radości. Nie są karmiące, są wręcz dyskomfortowe i powodują, że albo jestem w gorszym samopoczuciu, albo nie cieszę się tak tym swoim życiem. Mam obniżoną też kreatywność, tak, i nie są takie karmiące. Czyli z tego coachingu poszło dalej. Tak, z tego coachingu poszło. I od razu była totalna biologia? Tak, od razu była totalna biologia. Jeszcze tam po drodze zrobiłam, pracowałam jako certyfikowany trener. FreeSat jest takie narzędzie polskie rozwojowe. To był taki moment też bardzo ciekawy. Pomógł mi zobaczyć, jak my jesteśmy różni i że to, że inaczej myślimy i reagujemy, to nie znaczy, że ktoś jest albo... To mnie tak pozbawiło pewnych ocen drugiego człowieka. Że ktoś wcale nie jest, można by powiedzieć, taki wolniejszy, bo myśli wolniej i tak dalej. Tylko on w tym momencie analizuje więcej szczegółów, a to jest przecież duża różnica. I różnica pomiędzy tym, że tu łatwo bardzo ocenić. Ktoś jest wolny, no to co się, albo ślamazara. Zaraz leciały jakby osądy i oceny. Natomiast tam zauważyłam, że jeżeli nawet ktoś jest wolniejszy w realizacji pewnych zadań, wolniej myśli, to to jest jego jakby potencjał, ale zupełnie w czymś innym. To mnie też, ta ścieżka nauczyła mnie bardzo widzieć u ludzi potencjały, tak? Że ta różnica między stylami myślenia i działania polega na tym, że jesteśmy bardzo różni, ale w potencjałach. Także to też było bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie. I ona była troszkę, ta ścieżka związana też z coachingiem. Natomiast później zaraz przyszła ta totalna biologia. Wiesz co, ja zostałam mamą. Byłam na macierzyńskim urlopie i tak się stało, że przeważnie przychodzą do nas rzeczy w odpowiednim momencie. Czyli ja już byłam też w jakiejś trochę takiej potrzebie i wołaniu do wszechświata o pomoc, jeżeli chodzi o pewne choroby, które się pojawiły w mojej rodzinie. Dotyczyło to mojej siostry i też mojej córki.
Ja już w tym momencie wiedziałam, że nie jest tak, jak się wydaje, jak słyszałam, jak nam mówiono, tylko jest zupełnie inaczej, ale jeszcze nie wiedziałam jak. Bo to najczęściej są takie momenty właśnie z tego, co ja zauważam, zwrotne w życiu, kiedy doświadczamy jakiejś nieprzyjemności, bólu, zaczynamy chorować, zmagać się z czymś i wtedy otwieramy się na coś więcej. Szczególnie jeżeli sięgamy po sprawdzone narzędzia, one nie dają rozwiązania, tak? Nie dają nam ulgi, nie przynoszą tego, czego byśmy potrzebowali. Zaczynamy otwierać się i poszukiwać i sięgać zupełnie po nowe historie, nowe sposoby, nowe teorie. Tak, i to jest niesamowite właśnie, o czym mówisz, że faktycznie dopiero kiedy, przeważnie tak jest, dopiero kiedy się zadzieje w tym naszym życiu, przyjdzie jakaś burza, dopiero wtedy otwieramy się, zmieniamy perspektywę i jesteśmy w stanie pozbyć się i uwolnić od pewnych starych przekonań i prawd, które były przez praktycznie całe nasze życie, tak nam towarzyszyły, jako te jedyne. A nagle się okazuje, że może być zupełnie inaczej. I to było piękne doświadczenie. Moje takie pierwsze doświadczenie to było faktycznie, jak moja córeczka chodziła do żłobka i dostała egzemę. Dostała takie, bardzo się drapała, tak? Spędziła ją skóra. To jest też takie zaczerwienienia, ranki na skórze. No i co z tym zrobić, tak? Już o tyle miałam doświadczenie w tym, w tej, w cudzysłowie, chorobie, bo moja siostra miała chorego syna na egzemę i bardzo dużo lat szukała różnych rozwiązań i nie znalazła ich. Wtedy, właśnie w tym czasie, ja pamiętam do dzisiaj, stanęłam przed oknem, dosłownie wyciągnęłam te ręce do tego tam wszechświata i zadałam pytanie, to co to jest? Jeżeli to nie jest faktycznie taka choroba, jak mi się, bo ja już wiedziałam wtedy, że to nie jest tak, jak nam mówiono, przecież nikt nie wyleczył tego siostrzeńca mojego, prawda? To zadałam pytanie też, co to jest, jak sobie z tym poradzić? I w tym momencie akurat przyjechała, to było w Opolu, ja mieszkałam w Opolu, przyjechała kobieta, która się zajmuje totalną biologią, Kinga, i poszłam na to spotkanie. To się zaraz po tym moim pytaniu pojawiła taka odpowiedź. Tak. So, przeczytałam treść tego wydarzenia i od razu po prostu to było tak. Jeszcze nie wiedziałam, o czym to jest. Ja już wiedziałam, że to jest to. I poszłam faktycznie na to spotkanie i już wiedziałam, że to jest ten kierunek. I mogłam od razu sprawdzić. Bo tutaj też mi się pojawia takie coś, że jeżeli w rodzinie pojawiają się podobne symptomy, objawy, choroby, to często się mówi, okej, to mamy obciążenie genetyczne. Nie? Jest genetyka. Tak, zobacz, tu u Staszka było to samo, a Iwona miała to samo, no i u nas jest to samo. Tak często właśnie mówi się, nawet bada w kierunku tym, w którym chorowali na przykład nasi dziadkowie, tak? Czyli przykładowo, jeżeli babcia miała nowotwór piersi, to już te następne pokolenia, tak? Czyli wnuczki nawet potrafią chodzić co jakiś czas na badania tylko dlatego, że babcia miała, tak? I bo dostaliśmy informację, że to jest właśnie obciążenie genetyczne. Natomiast no i co z taką informacją zrobić? Dla mnie bardzo ważne są fakty. Jeżeli to jest obciążenie genetyczne i tak dalej, to i tak już jest, to dlaczego nie jest tak, że pokolenia te następne, osób, które chorowały na różne choroby, wcale nie chorują, tak? Może się tak zdarzyć i w niektórych przypadkach zdarza się, ale w ilu się nie zdarza. Czyli nie można stwierdzić, że tak jest, prawda? I okazuje się, według totalnej właśnie biologii, tutaj mamy też taką odpowiedź, że to jest pewien przekaz rodzinny, ale nie choroba jest tym przekazem, nie dziedziczymy choroby jako takiej,
ale pewne odczucia, pewien stres i napięcie, które zostają zapisane właśnie w komórkach, na poziomie komórkowym, tak? Jako takie, no takie energetyczne, taki zapis, można powiedzieć, tak? Jak na dyskietce w komputerze. Tak. I ten zapis powoduje, to jest przyczyna choroby, tak? Według totalnej biologii jest tak, że za każdą chorobą stoi jakiś nierozwiązany problem, nierozwiązana sytuacja. Nazywa się to konfliktem emocjonalnym. Czyli można powiedzieć, że przyczyną właśnie są nasze silne przeżycia. Czy to jest stres, czy to jest jakieś silne przeżycie traumatyczne, napięcia wszelkiego rodzaju. To, czego my nie akceptujemy, przychodzi jakaś sytuacja, a my stajemy do niej w oporze, nie akceptujemy jej i na dany moment nie potrafimy jej rozwiązać. I nie umiemy sobie z tym poradzić. To może trwać krótko, może trwać dłużej. Ale właśnie o tym jest totalna biologia, aby znaleźć przyczynę, czyli co stoi za tą chorobą. Jaka sytuacja jest teraz w twoim życiu, z którą ty nie potrafisz sobie poradzić? Co ciebie męczy? Dlaczego nie możesz spać? Dlaczego, o czym często cały czas myślisz? Albo do czego wracasz do przeszłości? To jest taka opowieść o twoich lękach i tak dalej. I co się właśnie okazuje, że nasi przodkowie mieli podobne sytuacje, których nie rozwiązali. A ja bym tu jeszcze na chwilę się cofnęła do tej zgody. Bo to jest dość taki, może być, wywołać troszkę kontrowersji, bo jak tu się zgodzić, na przykład jest wojna, są zabijani ludzie. Jak się na to zgodzić? No tutaj też mamy do czynienia z pewnym, powiedziałabym, polem, tak jak mamy ród, tak? Pewne rzeczy wydarzają się w rodach, pewne rzeczy wydarzają się w społeczeństwach, pewne rzeczy wydarzają się w historii ludzkości, tak? Przede wszystkim tutaj, dlaczego my nie możemy się z tym zgodzić? Dlatego, że wydaje mi się, nie rozumiemy do końca naszej przeszłości i nie znamy jej, tak? I musimy wziąć pod uwagę tutaj, że my jesteśmy wobec czegoś albo też lojalni. Przykładowo, powiem na przykładzie, bo tak będzie łatwiej zrozumieć. Czyli jeżeli jest państwo, jakieś tam, nazwijmy je, jak nazwijmy? Zielone. O, zielone, kolorem najlepiej. Tak, jest państwo zielone i państwo niebieskie. I dawno, dawno temu państwo zielone napadło państwo niebieskie. Tak? I państwo niebieskie było w szoku, tak, i przeżyło traumę i dramaty. Za 500 lat potomkowie tego państwa zielonego już nic nawet o tym nie wiedzą, natomiast w pamięci gdzieś tam mają jakiś przeżytek krzywdy, tak? I napadają państwo zielone i tak dalej. Także my musimy sobie zdać, że bardzo, bardzo dawno temu działy się już pewne rzeczy i że to, że teraz się coś dzieje, jest pokłosiem tego, co było kiedyś. A my będąc lojalni, czyli nawet w zemstach, nawet w zemstach, czyli można powiedzieć, że to się dzieje nieświadomie i potrafimy być my skrzywdzeni, w cudzysłowie, tylko dlatego, że kiedyś nasz ród skrzywdził kogoś. Czyli przykładowo, nic takiego nie zrobiłaś nikomu złego w życiu, jesteś dobrym człowiekiem i ktoś cię okradł, wyrządził ci jakąś krzywdę. I jeżeli popatrzeć w te drzewo nasze, piękne, rodowe, może się okazać, że tak naprawdę to twój ród, tak, dokonał jakichś takich kradzieży, czy skrzywdził po prostu inną, inną rodzinę. I co mnie to obchodzi? Tak. A ja nie chcę, żeby mnie okradali i z mamy powodu coś mojego pradziadka. Tak. I mamy coś takiego właśnie, jak księga ta rachunkowa, rodowa, że bilans musi się zgadzać i my jesteśmy oczywiście nieświadomie lojalni wobec rodu. Czyli musimy jakby ale my spłacamy po prostu. To, i tutaj są przeróżne właśnie historie, tak? Że przecież my nikogo nie okradliśmy, to dlaczego nas? Często jest też tak, że ta sytuacja jest wspomnieniem
Wspomnieniem zapisanym, wspomnieniem czy nierozwiązanej sytuacji z przeszłości, czyli tak naprawdę to, że ktoś nas okradł, ma nam przypomnieć pewną sytuację, czyli historię naszego przodka, co tak naprawdę przeżył i czego nie rozwiązał, nie udało mu się rozwiązać. Więc można powiedzieć, że dla nas jest to bardzo niekomfortowe i bolesne, a to bywa po prostu symboliczne. Symboliczne. To ma nam ujawnić, ma nam coś uświadomić, odblokować. No właśnie, i co my dalej, no bo nie chcemy być, tak? Zostańmy przy tym okradaniu. Nie chcemy być więcej nie okradani. Chcemy. Ale to się nie powtórzyło znowu. Ale to się powtórzyło. I tym bardziej zadziwiające, prawda? Zauważamy, że jest powtarzalność. Czyli tym bardziej warto się przyjrzeć, co takiego w historii rodu się wydarzyło, bo też bardzo ważna jest data. To nie ma przypadku, tak, że to się zadziało w tym okresie. Czyli przykładowo, to mogło być w określonym wieku naszym albo na przykład w określonym czasie, na wiosnę. Tak? Coś, co jest takie charakterystyczne, czy w okresie świąt. Tak, że jest jakaś charakterystyka tego, gdzie nasza podświadomość sobie zapamiętała pewne rzeczy i jest tak, to jest przekazywane, tak? I my jesteśmy tak jakby uwarunkowani później tym wszystkim i według tego później nasze życie się też toczy. Dotyczy to też wypadków, prawda? Że wypadek też może być takim momentem, w którym na przykład ktoś wcześniej w naszej rodzinie na przykład zmarł. Czy coś się wydarzyło. I to jest taka przypominajka. I oczywiście i wszystko, tak jak fajnie Karol Gustav Jung powiedział, że to, co jest nieuświadomione, staje się naszym przeznaczeniem. I wracając nawet do tej kradzieży, czyli można powiedzieć, że to jest nasze przeznaczenie, a przeznaczeniem jest coś, co nie jest uświadomione w rodzie. I można wtedy poszukać tej historii. I szukamy w historii rodziny. Można wypytywać, rozrysować sobie drzewo, rozrysować sobie linię życia, czyli w jakich momentach to się dzieje. Można. Czasem jest tak, że my nie wiemy, tak? Ale tutaj. I nie mamy jak się dowiedzieć. Nie mamy jak się dowiedzieć. Natomiast są różne też techniki i narzędzia wydobywające z naszej podświadomości pewne informacje, czy ustawienia Hellingera, mam tu na myśli, ale również zaufanie intuicji. Bo co się okazuje, my tak naprawdę wiemy bardzo dużo, ale możemy nie mieć do tego dostępu, bo jest to ukryte przed nami. Natomiast tutaj zaufać swojej intuicji i temu, co się pojawia, jest też takie kluczowe. I z takiej, na początku może się tak wydawać, ale ja nie wiem, albo nie mam kontaktu z rodziną i że my nie jesteśmy w stanie zdobyć informacji. W momencie, kiedy przystępujemy do takiej pracy, nagle się okazuje, że tych informacji jest bardzo dużo i już możemy na podstawie tych informacji zbudować pewien obraz i zrozumieć, bo ten przekaz rodzinny, taki nieuświadomiony, jest jak taka rana. Można powiedzieć, że to jest cały czas otwarta rana. Która domaga się uleczenia, tak? Tak. Teraz można fajnie, jak się nią zaopiekujemy i zaopiekujemy tak i uwolnimy od tej rany. I to jest właśnie tak troszkę może się wydawać, że to jest nie fair. Tak, by się czyli, że to jest takie niesprawiedliwe, tak, prawda? Tak, tak. No przecież ja nikomu nic nie zrobiłam i tak dalej. To jest niesprawiedliwe. Natomiast wiedzmy, że my jesteśmy tutaj włączeni do pola morfogenetycznego, pola morficzne naszego też rodu. I to, że nam się coś nie podoba albo coś jest nie fair, to nie oznacza, że nas nie dotyczy. I tutaj pewne takie zrozumienie, myślę, jak to działa, daje taką świadomość, okej, faktycznie może ja nikomu nic nie zrobiłam, tak, ale w przekazie rodzinnym była taka historia, tak w ten sposób to funkcjonuje i teraz u mnie się po prostu ona objawia w taki, a nie inny. Tak, zamanifestowała. Dokładnie się. Tak. I
I teraz mam tego świadomość, że to nie jest jakiś zły los, że to nie jest pech, że nie wchodzenia też w takie poczucie, wiesz, ofiary, tak, że cały czas ktoś mi coś robi, no to wpędzamy się też w poczucie ofiary, tak? Tak. I tylko, że okej, jest tak i tak, ale ja z tego, z tego poziomu, z tego mogę sobie już wyjść, tak? Czyli odzyskuję taką władczość, można powiedzieć, tak? Nad swoim... własnym życiem. No właśnie. Tak, i to jest, i to jest piękne, tak? Że ja już mogę coś z tym zrobić, co znaczy, że nie musi tak być. Czyli to jest punkt zwrotny do tego, żeby to zmienić. Tak, że już możemy coś z tym zrobić i że my mamy ku temu i narzędzia i mamy możliwość tej zmiany. No i no tak, i jesteś w tej totalnej biologii i powiedz, kto trafia do ciebie najczęściej? Wiesz co, najczęściej moimi klientami, nawet nie lubię mówić klienci, ani pacjenci, tylko osoby, które potrzebują pomocy, które już szukały gdzie indziej, ale nie otrzymały. To jest to, co wcześniej, tak? O czym wcześniej wspomniałaś. I przeważnie, którzy mają jakieś dolegliwości albo nie potrafią sobie poradzić z pewnymi chorobami w swoim ciele. I na przykład, czy to jest cukrzyca, czy to jest tarczyca, czy to jest nowotwór nawet. To już są faktycznie takie, takie dość mocne przypadki, ale też ludzie, którzy nie czują się zbyt szczęśliwi, którzy nie umieją sobie ogólnie jakby poradzić, albo nie wiedzą, co mają swoim życiem zrobić, albo nie wiedzą, co mają robić w życiu. To też można powiedzieć, że zdarzają się takie przypadki, ale częściej to są właśnie ludzie, którzy tak z dolegliwościami czy jakimiś tam chorobami. Czyli to nie jest na pewno pierwszy wybór, jeżeli ktoś choruje, ale dopiero jak sprawdzimy sobie te znane, jakby dostępne nam, tak, narzędzia, czyli medycyna tradycyjna. Tak. No i potem się zaczyna to poszukiwanie, tak? Dokładnie. I tutaj jest tak, że totalna biologia nie opiera się, to nie jest medycyna, tak? Ja nie jestem ani lekarzem, ani z wykształcenia, ani, ani tak jakby nie ingeruję w to. Fajnie, jak mam wyniki badań, tak? Bo wtedy widzę, tak? Jakie jakby, na co kto jest chory, czy tam tarczyca, czy cukrzyca. Czyli ktoś przychodzi z gotową diagnozą. Już ma gotową diagnozę, może też odczuwać jakieś bóle, nie musi to być diagnoza. Natomiast ja nie ingeruję w te obszary, które nie są moje. I ja też mówię, że nie jestem jakąś tam uzdrowicielką, terapeutką, nie wiadomo jaką, tylko bardziej edukatorką, nauczycielką i też z takim wsparciem, z zapleczem coachingowym, czyli tego aktywnego słuchacza. Jestem w stanie po prostu popracować sobie z drugą osobą i coś jesteśmy w stanie wypracować skutecznego. Natomiast choroby, tak, myślę, że to jest taki najczęściej taki główny temat, dlaczego ludzie sięgają po totalną biologię. I ludzie przychodzą z różnymi. Ciekawym bardzo takim przypadkiem moim, znaczy nie moim, tylko moich tych osób, które do mnie przyszły, były też dzieci z cukrzycą. I to jest taki był bardzo mocny przypadek i dość trudny, dlatego że w totalnej też biologii tak jest, że jeżeli dzieci są chore, to i tak się pracuje z rodzicami. I tak często jest ogólnie. Te dzieci nam pokazują jakiś, tak? Że coś jest do zrobienia. Tak. Ale te dzieci też miały swoje tak jakby sytuacje i przeżycia, które faktycznie powodowały w ich ciałach, organizmach pewne symptomy. Czyli przykładowo, jeżeli była ta cukrzyca, tak? To w tych przypadkach doświadczeniem ich odczuciem był opór, bo to cukrzyca oznacza też taką walkę, jakby dlaczego ten cukier wzrasta, dlaczego on tak wzrasta, no jest go więcej, tak?
I według tej germańskiej, czy tam totalnej biologii, dlatego, że on daje nam siłę do walki. To jest nasze paliwo, czyli my jesteśmy w gotowości do walki, do stawienia oporu komuś, kto nam coś jakby narzuca, kto ma nad nami władzę. Czy to jest pani nauczycielka w szkole, tak? Czyli nasz, można powiedzieć, zmusza do zrobienia czegoś, każe nam, jest to pewien autorytet, jest to taka władza, a my nie możemy, jakby chcemy walczyć, wewnętrzny jest opór, czyli walka, ale nie wygramy jej. Tak? I tak będziemy musieli coś tam zrobić. Tak? Czy to jest nawet rodzic, który nam zmusza nas do czegoś. Wiesz co, to był też taki przypadek, że chłopczyk był... chłopiec był zmuszany do wizyt z ojcem, tak? On bardzo tego nie chciał, się bardzo tam źle czuł, czyli miał w sobie opór, walczył, tak? Był niezadowolony, ale co z tego, i tak musiał na tą pojechać do niego na te kilka dni czy tydzień, mimo że był w oporze, czyli w jego organizmie co się działo, tak? Ten cukier wzrastał, bo on chciał walczyć. No i to jest właśnie taka ta... Z tą cukrzycą to jest też tak, że to jest opór, walka. Kiedy my się nie zgadzamy, ale czy to jest nawet szef w pracy? Też się tak zdarza, prawda? Że jakieś nam czynności każe wykonywać. Przykładowo to są dodatkowe czynności. My w środku ta niechęć, walka, ale z góry przegrana. No i dobrze, no i przychodzi ktoś taki do ciebie, rozmawiacie sobie, jest powiedzmy ta cukrzyca, jest znaleziona przyczyna, tak? Sytuacja. I co dalej? Dalej właśnie jest tak, że czyli wiemy, jaki to ta treść konfliktowa, prawda? Wiemy, że on z czymś walczy, tak? Czy ona jest w oporze, i szukamy takiej sytuacji. Szukamy wtedy, kiedy się zaczęły te symptomy, tak? Czyli co się zadziało przed tą sytuacją, jakie wydarzenia w twoim życiu się zadziały, w związku z czym odczuwałaś właśnie tu w cukrzycy, to będzie tak konkretnie, opór, walkę, tak? Kto w twoim otoczeniu jest taką twoją władzą, z czym nie możesz sobie tak poradzić, z kim walczysz i kto ci każe coś robić, tak jakby szukamy momentu, tak? Znając ten moment, docieramy do sytuacji. I ja tak właśnie dotarłam do tych różnych sytuacji i pracujemy wtedy nad tą sytuacją. Tak? I można to zmienić na dwa sposoby. Albo na zewnątrz, albo wewnątrz. Na zewnątrz, czyli przykładowo jak ten szef tam nam każe robić tyle rzeczy dodatkowo, to co możemy? Się zwolnić, zmienić miejsce pracy. I to jest takie rozwiązanie właśnie na zewnątrz, prawda? Tych zewnętrznych czynników. Tak, tych zewnętrznych czynników. Natomiast jeżeli dotyczy to, że potrzebujemy jeszcze tej pracy, często tak jest, kredyt albo inne różne tam rzeczy. Nie mamy możliwości na zmianę. Na ten moment zaczyna się praca wewnętrzna. I nie ma tutaj jakby co mówić, które jest łatwiejsze, które trudniejsze, bo nie ma znaczenia, to jest sprawa indywidualna tak naprawdę. I ta praca wewnętrzna polega na tym, tak, aby te emocje uwolnić, tak, żeby poradzić sobie w tej sytuacji, czyli co by musiało się stać, tak, abyś ty nie czuł tego oporu i walki, co można z tym zrobić. I tak naprawdę to polega też na zadawaniu pytań. Dużo pojawia się pytań od tej mojej strony do tej drugiej osoby, tak? I tutaj mi właśnie z pomocą też przychodzi bardzo coaching, dlatego że wtedy ja zostawiam po tej drugiej stronie raz, że odpowiedzialność wzięcia za swoje myśli, za swoje emocje i przekonania, bo sama sytuacja dla nas nie jest jakby taka straszna, natomiast to kluczem jest ta nasza reakcja na tą sytuację, czyli to, jak my reagujemy. I tutaj jest potrzeba zmiany wzorca reakcji i przekonań przeważnie, tak? Bywa to trudne,
Oczywiście, a szczególnie właśnie u osób z cukrzycą, bo to jest opór. Więc to jest różnie to bywa trudniejsze, ale nie aż tak nie powiedziałabym, że jakoś... Ale możliwe do zmiany. Oczywiście, że tak, bo zaczynamy nabierać też takiej pewności, że my umiemy sobie z tym poradzić. I to jest fajne, danie tej przestrzeni drugiej osobie, gdzie ona może odpowiedzialność wziąć za własne życie i nabiera pewności, poczucie wartości jej wzrasta, że potrafi sobie tak naprawdę sama poradzić z tym, no a ja jestem takim towarzyszem. A czy można powiedzieć, że uświadomienie tego konfliktu plus praca właśnie nad wsparciem tutaj, jeżeli chodzi o wiarę we własną moc i możliwości, potrafi poradzić sobie z chorobą? Zdarzają się takie przypadki i powiem Ci, że jak najbardziej sama świadomość tego, że to jest po prostu przeżyty przez nas konflikt i zrozumienie. To dlatego, że mam opór i walkę, to mam na przykład wysoki cukier, tak? I samo to powoduje nieraz, bo zdarza mi się tak, że przychodzi ktoś, po prostu zrozumie to na tej jednej sesji, że tak powiem, i okej, wszystko jest dobrze. I czuje i się uwalnia to w nim. Natomiast często jest tak, że to jest troszkę bardziej skomplikowane i to sięga dzieciństwa nawet, tak? Że trzeba wrócić jednak do tego dzieciństwa, trzeba wrócić do tej relacji z rodzicami. Tak, co się tam wydarzyło. No to tutaj już sobie mogę wyobrazić, jak niektórzy sobie myślą, Boże, znowu do tego dzieciństwa. Tak. Po prostu wszyscy tylko do tego dzieciństwa i trzeba się tam grzebać, dostawać, szukać. Tak, i tutaj się zgadzam. Nie zawsze to jest komfortowe, natomiast często też można zauważyć wyparcie, zaprzeczenie, ale też ucieczkę. Tak, że jednak skoro tak bardzo nie chcemy tam iść, to znaczy, że coś tam jest tak naprawdę. To takim moim czujnym uchem, jak ja słyszę, że tak powiem, to już wiem, że tam mogło być różnie. Ale tam jest bardzo dużo odpowiedzi, bardzo dużo. Natomiast nie jest to konieczne, bo tak naprawdę tu i teraz, tak, jeżeli my na coś zachorowaliśmy, to jakaś była sytuacja, po prostu ona jest cykliczna, ona się co jakiś czas powtarza i to zadziało się też w dzieciństwie, ona się po prostu powtórzyła. Czyli... Jeżeli czujemy jakąś gotowość albo chęć jednak, żeby zmienić tę sytuację, to warto by było sięgnąć. Tak, jak najbardziej. Nie jest to konieczne, od razu mówię. Więc to nie jest tak, że jak ktoś przyjdzie, musimy do twojego dzieciństwa. Bez tego nie ruszymy, absolutnie. Takie rzeczy się nie dzieją. Tak naprawdę to, z czym dana osoba przyjdzie, to już wystarcza, ta jej gotowość i tak już wystarcza, aby coś zrobić, aby coś już ruszyć, czemuś się przyjrzeć. To już jest bardzo dużo. No to myślę, że to ulga dla wielu osób. Tak, i to, że będzie wysłuchana. Ja myślę, że to jest kluczowe, że my możemy po prostu przyjść i nie zostaniemy ani skrytykowani, ani w jakiś sposób ocenieni. Zostaniemy wysłuchani i nie będą nam udzielane rady. Zauważyłeś, że teraz dobre rady. Tak, dobre rady w cenie, no. Tak, a nam nie chodzi o radę czasem, tylko po prostu zostać wysłuchanym, zrozumianym. Tak? I to jest też takie ważne, myślę. Tak, że tak. Możemy swobodnie poczuć się bezpiecznie i mówić o swoich lękach, o swoich traumach, to są często też wstydliwe tematy. Takie, gdzie nie podzielimy się nawet z najbliższą rodziną, prawda? Tak, tak. Tutaj jeszcze taki się od razu mi pojawił temat. W totalnej biologii funkcjonuje takie, ja się z tym spotkałam, takie stwierdzenie,
że jak jesteś w jakiejś chorobie, tak, leżysz, masz gorączkę, po prostu boli cię gardło, ledwo tam, ledwo co, i to znaczy, że jesteś w fazie zdrowienia. A ty po prostu ledwo żyjesz. A zdrowiejesz, a cieszmy się. No. Uśmiechnijmy się. To faza zdrowienia. No, super. Tak. Tak, to jest faktycznie, to nie jest 100% jakby tkanek tak reaguje, natomiast część reaguje tak, że i większość bym powiedziała, że właśnie faza zdrowienia, ale czym jest też faza zdrowienia? Jest to moment, w którym my już rozwiązaliśmy problem, tak? Już jest po wszystkim i w tym momencie, kiedy już było takie, czy sobie coś uświadomiłam, aha, i odpuściłam, może to być taki naprawdę moment, aha, i takie, tak, odpuszczenie. I wieczorem temperatura i tak dalej. Bo organizm wchodzi w fazę zdrowienia, w fazę ciepłą, dlatego to, na to się mówi faza ciepła, faza gorąca, czyli regeneracji. Czyli to wszystko, co się wydarzyło w tej fazie aktywnej, czyli naszego stresu, przeżywania danej sytuacji, teraz musi zostać zregenerowane. Przykładowo, jeżeli tam był ubytek komórek, to teraz faza gorąca musi być nadbudowa. A co to znaczy ubytek komórek? Ubytek komórek, czyli przykładowo, jeżeli w fazie naszego stresu, tak, my nie czujemy, że nam ubywają pewne komórki w organizmie, w danych tkankach. Czyli przykładowo to może być nowotwór przewodów piersi, tak? Tam ubywają wtedy komórki. Natomiast w fazie zdrowienia robi się taki stan zapalny, czyli gorący. I nazywane jest to właśnie nowotworem. Ale to już jest faza zdrowienia. I to tak. To są te bóle, kości, mięśni. To są te gorączki. To są te wysięki, wszelkie stany zapalne. Czyli przykładowo leci nam katar. Boli nas gardło, migdałki. To jest faza zdrowienia. To znaczy, że my już rozwiązaliśmy konflikt i możemy leżeć i wszystko nas boli, jest nam tak fajnie, niekomfortowo, jest nam źle, ale możemy sobie pogratulować w tym momencie. Tak, już po wszystkim. Zakończone. Zakończone. A jeżeli powracają te historie, czyli za tydzień znowu ta sama akcja? To znaczy, że my wchodzimy stale w mamy pewien wzorzec i stale wchodzimy w niego, więc dlatego nam się te same symptomy pojawiają. Dlaczego akurat właśnie często nas coś boli i to ten sam organ? Czy to są mięśnie, czy to są jakieś zapalenie, tak? Mięśnie i tak dalej. Dlatego, że stale wchodzimy w te samo doświadczenie. Czy nawet żołądek, tak? Czy jakieś problemy żołądkowe. No jeżeli my przykładowo, powiem na przykładzie, pracujemy, tak, w jednym miejscu pracy i przychodzimy do tej pracy, a tam się nic nie zmienia, czyli dalej jest, na przykład siedzi taka pani Jola, za którą nie przepadamy i ona cały czas tam jest i mamy z nią pewne konflikty, tak? Nasze reakcje są, czy to o terytorium, czy zatoki, często zatoki się, prawda? Słyszałam, że i też wiem, że są takie powtarzalne, bo na przykład mamy takiego kogoś za wroga i nie chcemy już z nim pracować, oddychać tym samym powietrzem. Nie wiemy, co tam ta pani Jola knuje za naszymi plecami i to jest taki wróg troszkę nasz, tak? Tak w odczuciu oczywiście osobistym takim. I przykładowo zareagowałyśmy właśnie w ten sposób, że było napięcie. Przychodzi weekend, rozluźnienie, pani Joli nie ma, jest faza zdrowienia, tak? Konflikt przestał mieć znaczenie, bo już nie ma tej sytuacji. No i ten tydzień, dajmy na to, czy nawet weekend potrafi to być. I w poniedziałek wracamy do pracy, a tam dalej pani Jola jest. I dalej my powracamy do tych samych reakcji. Mamy te same przekonania na temat pani Joli. Dalej nam nie pasuje, nic się nie zmieniło. Dlatego wchodzimy w ten sam konflikt co jakiś czas. Tak samo po prostu reagujemy. Czyli bardzo ważne jest, żeby przepraszam, obserwować siebie, jak reagujemy, jeżeli coś jest powtarzalne, tak? Coś się
zauważamy, że jesteśmy w jakiejś cykliczności. Spróbujmy się zmobilizować do tego, żeby do tego wysiłku, żeby troszkę się poobserwować. Co może być tą przyczyną? Bo może być tak, że jak sobie uświadomimy, a tak naprawdę, powiedzmy, jest ta pani Jola i tak naprawdę może być tak, że my sobie wyobrażamy, co ona na nasz temat mówi, jak ona, że ona coś tam w jakiś sposób może nam zaszkodzić, że to jest tylko wyobrażenie. Jak sobie to odpuścimy doświadczalnie, to może się okazać, że nagle sytuacja się po prostu uzdrowi sama i przestaniemy wracać do tych zatok czy do innych. Tak, oczywiście. I to jest takie kluczowe właśnie, ta uważność i przyjrzenie się temu i czy to, w jaki ja sposób, jakie ja mam przekonania, czy to, co myślę, jest w ogóle prawdą. Mm-hmm. Czy to nie właśnie działa moja wyobraźnia, tak? I odpowiedzieć sobie tak szczerze w sumie to dlaczego, tak, ja tak reaguję? Co? Przeważnie złością, czy coś tak, że jakieś tam nasze potrzeby nie są zaspokojone. Mm-hmm. Czy to może chodzi o jakąś konkretną rzecz? I okazuje się często, że rozwiązanie nie jest takie trudne. Mm-hmm. I to przyjrzenie się własnym myślom, własnym reakcjom i praca nad tym powoduje to, że my później już nie reagujemy właśnie w ten sposób, mm-hmm. i nie potrzebujemy już chorować. Mm-hmm. O, tak, to kluczowe. Tu mi przyszły do głowy jeszcze alergie, bo to mm-hmm. jest coś, myślę, bardzo z czym, fajny temat. Tak, z czym wiele osób się boryka. Te alergie, tak. Sposobów. Przeróżne też alergie są, prawda? Tak. Różnego rodzaju, czy to na sierści zwierzęcia, tak. Mm-hmm. Czy to jest pokarmowa, jakieś wysypki właśnie. Tak. I to jest bardzo ciekawy temat, widzisz. Ja też miałam alergię na kota. To jest w ogóle ciekawa historia, dlatego że ja byłam też takim, mogę na swoim nawet przykładzie opowiedzieć, byłam też takim typem, który kochał koty. Uwielbiał wszystkie sierściuchy, zwierzyniec cały znosiłam do domu, wszystkie psy bezdomne, koty, co znalazłam, to pod pachą wędrowało mm-hmm. zaraz do domu. I teraz, skoro ja spędziłam tyle czasu z różnymi kotami, nic mi nie było, czyli nie miałam alergii jako dziecko, mm-hmm. prawda? Nagle w jakimś momencie mojego życia, ja chyba miałam 17 czy 18 lat, już nie pamiętam, byłam u znajomego, miał kota i strasznie mi zaczęły oczy swędzić. Zaczęłam drapać te oczy i nie rozumiałam, co się dzieje. Później znowu moja sąsiadka nabyła kota, który do nas przychodził. Ja zaczęłam z nim coraz więcej przebywać, on się ocierał o mnie, zaczęłam dostawać plamy nagle na skórze. Mm-hmm. I co się okazało? Za każdym kontaktem nagle, z każdym kontaktem tego kota, jak alergia, tak? Lekkie takie, tu mi powiększał się nawet język, usta mi się powiększały, oczy mi takie puchły, napuchły wielkie. Każde dotknięcie, czerwone całe ciało. No, takie mm-hmm. typowe objawy na sierść kota. I co nagle, skąd, prawda, można mm-hmm. powiedzieć? I co z tym teraz zrobić? Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam o totalnej biologii, ale udało mi się z tego wyjść. I natomiast jak to się zadziewa, że do takiej sytuacji w ogóle dochodzi? Tak. Że później taki każdy kontakt mm-hmm. z kotem, czy to z jakimś pokarmem, orzechy, mm-hmm. Nagle my mamy, czy na mleko, prawda? Tak. To też dużo jest tego. Nasz organizm reaguje. Otóż alergie są związane z rozłąką, i w momencie, kiedy dochodzi do pewnej rozłąki, czy oddzielenia, czy rozłąki, nasza podświadomość i wszystkie nasze zmysły są bardzo czujne i zapamiętują wszystko, co jest ważne z otoczenia dla nich. Mhm. Czyli przykładowo, jeżeli to coś jest ważne, potrafimy zapamiętać jakiś obraz charakterystyczny, tak? Kolory, obrazy. Potrafimy zapamiętać, to są bodźce, tak? Dźwięki mhm. pewne. Tak samo smak. Potrafimy zapamiętać smak. Czyli tak naprawdę, jeżeli można to łatwo też sprawdzić, jeżeli jakbyśmy mali, ktoś nas zaatakował w czerwonym płaszczu, to potem zawsze
jeżeli w okolicy pojawi się na naszym takim naszym widoku, w polu widzenia ktoś z czerwonym płaszczem, nasza podświadomość zareaguje i poczujemy napięcie. Mm-hmm. Nawet nie wiedząc o tym, możemy nawet nie pamiętać tego doświadczenia, prawda? Ale będziemy jak reagować, mm-hmm. bo kojarzy nam się to z tym wspomnieniem. Jest zapis jakiś. Jest zapis mm-hmm. i tak zapisuje nasza podświadomość zmysłami w różne, tak? Te aspekty. To, co dla niej na ten moment jest najbardziej takie, co jest najważniejsze i może nas później uratować. Mm-hmm. Bo to tak naprawdę to jest wszystko po to, tak. aby przeżyć, aby przetrwać, to aby jest nas instynkt, ratować. Tak, nasz organizm, nasze ciało chce nas uchronić, tak? Przed tak, różnymi. Dokładnie tak. Mm-hmm. Czyli przykładowo. Zagrożeniami. Dokładnie. Mm-hmm. Czyli przykładowo, jeżeli dziecko jadło orzechy, tak? Mm-hmm. Czy nawet truskawki. I doszło do jakiejś silnej rozłąki. Czy mama zostawiła to dziecko u babci, której na przykład to dziecko nie lubi i wyjechała na długo, na przykład na 2 tygodnie. I tam były te orzechy. Dziecko mogło nawet jeść w tym momencie te orzechy. I taki już zostaje zapis, tak? Że to ma przypomnieć o tej takiej sytuacji bardzo niekomfortowej, w której my się rozdzieliliśmy. Wiesz co, i ja wracając do tej historii u mnie z kotem, doszłam do tego momentu, faktycznie wcześniej miałam dużą styczność z kotami, nic się nie działo, doszłam do momentu, kiedy ja przyszłam, jako tam, nie pamiętam, miałam 12 chyba lat, z takim fajnym, rudym kotem, przytulona byłam tak do niego i ja go chciałam bardzo zatrzymać, jak nigdy żadnego i mi nie pozwolono. I ja musiałam go zostawić tam, gdzie go znalazłam i poszłam i... To było wycie, to była rozpacz. Ja przeżyłam rozpacz rozłąki z tym kotem, bo ja musiałam się od niego oddzielić. Nie mogłam później go już widzieć, dlatego mi reagowały oczy, bo musiałam się oddzielić, patrzyłam na niego. Dlaczego mi puchł tutaj wszystko, język i usta? Bo ja go całowałam, oddzieliłam się od całowania tego zwierzęcia. Przytulania, kontaktu skóra reagowała, bo to był kontakt taki, tak, bliski. Do skóry. Dlatego te narządy, to wszystko reagowało, bo te zmysły najbardziej przeżyły i zapamiętały tą rozłąkę. Tak. I od tego czasu tym bodźcem była ta sierść kota, był kot. Tak. Tylko się pojawiał, od razu pojawiały się w tych samych miejscach właśnie różne symptomy. A ja tak bardzo, mimo wszystko, kochałam tak te koty, że... I tak były ze mną. Mimo, że myślałam, że wydrapię sobie oczy z tego, takie miałam duże, to i tak przeszło mi to. Jak już później sobie przypomniałam też tą historię, zrozumiałam, co to było, że ja się rozdzieliłam. Ale dlaczego tak naprawdę się to uzdrowiło? Bo sytuacja została rozwiązana, nie było rozłąki, bo kot się pojawił. Najpierw mojej sąsiadki, który cały czas się rozłączałam, jeszcze były symptomy. Ale jak już się na stałe w moim domu pojawił kot, historia się zakończyła. Kot domknęło jest, się. Domknęło się. I bez żadnych leków na tą alergię, bez niczego, jestem zupełnie, nie reaguję. No masz, widzisz kota. Tak. Mogę dotykać, tulić i nic mi nie jest. Niesamowite jest, jak nasz organizm potrafi w każdej sytuacji po prostu zabezpieczać nas przed różnymi sytuacjami. Tak. Szybciej niż my możemy sobie to nawet wyobrazić. Dokładnie, działa o wiele szybciej, nawet niż nasza reakcja, można powiedzieć, tak? I jest to związane właśnie, tak funkcjonuje nasz mózg też, nie? Mamy tam bardzo szybki dostęp i możemy, najlepsze właśnie coś jest to, że nieświadomie, my możemy nie pamiętać tego, a tu już są reakcje w ciele, prawda? No, powiem tak, że alergie nie są łatwe. Nie są łatwe do uzdrowienia, co nie znaczy, że się nie da. Bo dochodzenie do tych konfliktów, prawda, do tych pierwotnych, czyli kiedy to zaistniało, kiedy to wszystko zaistniało. I dlaczego te dzieci często też mają takie, no to się mówi skazała biękowa, tak. takie policzki, prawda? No ale jeżeli dziecko jest przy mamie i policzek ma gdzie? Przy piersi i zostaje rozdzielone. A wtedy co tym smakiem było? Co było tym pożywieniem? No, mleko. Więc to tak funkcjonuje. No ale no to jak odstawić dziecko od piersi, żeby ono nie miało skazy białkowej? Wiesz co, to nawet niektóre nie są tak odstawione i jeszcze mają, nie, skazę.
Natomiast tutaj ja myślę, że to jest kwestia takiego przyzwyczajenia. No jeżeli zrobimy to z dnia na dzień, dobra, dzisiaj postanawiam, że koniec, tak? No to wiadomo, że można zareagować różnie, właśnie taką rozłąką. Mhm. Ja cały czas polecam, że to musi być bardzo stopniowe. Czyli można powiedzieć, że trochę oszukujemy naszą podświadomość, przyzwyczajamy ją, żeby ona nie doznała szoku, bo tak naprawdę te wszystkie wydarzenia powodujące choroby są takie, kiedy my doznajemy szoku, jesteśmy zaskoczeni. Tak? To nas zaskoczyło, my się tego nie spodziewaliśmy. I jest to dramatyczne dla nas na ten moment. Więc jeżeli to się dzieje w ten sposób, no to jest duże prawdopodobieństwo, że te alergie będą im mocne i takie dłuższe, prawda? Natomiast jeżeli my to będziemy bardzo stopniowo robić, tak samo, czyli powolutku, po trochę, nie z dnia na dzień. I jak działa też podświadomość czy nawyki? Najlepiej jeden zastąpić drugim, dać coś w zamian. Nie tylko zabrać, ale czymś to wypełnić. Tutaj warto zwrócić na to uwagę, prawda? Nie robić terapii szokowych i drastycznych, dramatycznych. No to wtedy są te takie te mocne konflikty. Wtedy bardzo reagujemy nasze ciało. A powiedz, Marta, czy masz jakieś takie doświadczenie sama ze sobą, które mogłaś u siebie zaobserwować z punktu totalnej biologii się tym zająć i mieć jakby ostateczne rozwiązanie. Tak, chętnie się podzielę swoim doświadczeniem i są to takie, przychodzą mi dwa takie mocne doświadczenia, które są dla mnie wręcz piękne, a jedno to nawet bym użyła słowa majestatyczne. Ale tak zacznę od pierwszego, bo tak bardzo popularne teraz w tych czasach u dzieci jest taka egzema, atopowe zapalenie skóry. I właśnie związane jest to z rozłąką, też z oddzieleniem, bo tam też się pojawiają te plamki takie czerwone i później to nas swędzi, dzieci się bardzo drapią. I tego doświadczyła moja córeczka właśnie w żłobku. Zachorowała właśnie na to, można powiedzieć. Jak ją odbierałam, ona się strasznie drapała, ale drapała się już do krwi, naprawdę. I ja już wiedziałam wtedy o totalnej biologii, ale byłam taką świeżynką. Więc to było moje pierwsze doświadczenie, w którym ja mogłam sprawdzić totalną biologię w praktyce. Okej, wiem, że to jest oddzielenie. Fakt, czy jest taka sytuacja? Tak. Ona idzie do żłobka. Rozdziela się ze mną, z mamą, tak? Więc jest ta utrata tego kontaktu. No dobrze, czyli wiedziałam, okej, wszystko pasuje. No i co teraz, skoro doświadcza tego rozdzielenia i nie tylko ona. Ja też to bardzo przeżyłam. Więc dobrze, tak w totalnej biologii mówi się, że to tutaj dużo też jest z matki płynie do dziecka. Więc ja też bardzo przeżywałam ten konflikt. I jak do tego doszło, że ona wyzdrowiała? Też zupełnie nie korzystałyśmy z żadnych leków. Jakby wiem, że są sterydy też podawane i tak dalej. Ja nie korzystałam z tego. Chciałam zobaczyć. I zrobiłam to jakby metodą na odwrót, że tak powiem. Skoro ona przeżywa rozłąkę, teraz potrzebuje bliskość, kontakt. Co ja zrobiłam? Przez tydzień czasu brałam ją. Tak bardzo ściskałam prawie kontakt skóra do skóry, tak? Obie byłyśmy bez ubrań i cały czas jej szeptałam do ucha, że jesteśmy razem, jesteś przy mnie, jesteś bezpieczna. Cały czas powtarzałam, że już nie jest rozdzielona, tak, że jesteś przy mnie razem, dotykam cię, kocham cię, jesteśmy razem. I codziennie przez tydzień to robiłam. Jednocześnie do żłobka chodziła, tak? Tak, jeszcze chodziła. Ale codziennie przez tydzień jakby tak do niej mówiłam, że jest blisko, jesteśmy razem. Mama jest przy tobie. Tak jej mówiłam. I wyobraź sobie, że w ciągu tygodnia wszystko ustąpiło. To był dla mnie wtedy też szok, ponieważ to było pierwsze moje doświadczenie. Tym bardziej, że u mnie to w rodzinie był ten siostrzeniec. Tak, i to tak wspominałaś o tym. Tak, tak. I to tak nie wyglądało.
Więc jak ja zobaczyłam, po prostu ona z dnia na dzień, te plamy robiły się coraz mniejsze. Byłam świadkiem, jak organizm regenerował się i uwalniał od tego w ciągu tak naprawdę kilku dni. To było piękne przeżycie. I raz oczywiście ulga, bo wiadomo, tak, córka nie męczy się i tak dalej. Ale to znowu pokazuje, jak to, że nasz organizm jest w stanie i wyprodukować chorobę, że tak to nazwę, i potem ją wycofać się z niej, tak? Tak. Że to nie jest tak, że tylko w jedną stronę organizm, że on nam wyprodukuje coś i to już jest koniec. On jest na tyle elastyczny, że działa w każdą stronę. Żebyśmy też pamiętali o tym. Tak, że jak jest jakaś choroba, to już nie jest koniec. Że to jest wszystko w stanie jakby przywrócić się do takiego pierwotnego punktu wyjścia. Tak, to o czym mówisz jest też piękne, bo to świadczy o tym, że organizm jest w stanie jakby sam się uzdrowić. Tak. Prawda? Tak. Czyli naprawić swoje komórki uszkodzone i to w ciągu bardzo krótkiego czasu. Mhm. Dokładnie tak. I często tak jest właśnie. No jeżeli poszło w tę stronę, to znaczy, że w drugą też się da. Taka logika. Taka logika, można powiedzieć, tak? Chociaż trudno do uwierzenia, tak? Trudno raczej uwierzenia. Mamy tutaj ten schemat, że okej, jest choroba, no i koniec. No. Tak, tak. Natomiast, wiesz, ja będąc po tym moim doświadczeniu, tym pierwszym, już byłam i zafascynowana, i w szoku jednocześnie, i w ogóle. No cudownie, to jest cudowne tak. doświadczenie. I później każde następne pokazywało to samo. I odnośnie innych chorób, każde następne pokazywało dokładnie to, o czym mówiła totalna biologia, tak? O tej treści, że były sytuacje, były te reakcje emocjonalne. Faktycznie była ta treść, tak? Czyli nasz subiektywny odbiór sytuacji, napięcie w związku z czymś. Ja miałam też hipoglikemię, to miałam nie do cukrzenia, tak? I faktycznie też przeżyłam wtedy takie, tu mnie było akurat taka niechęć. Czujesz, że coś jest takie obrzydzenie masz do czegoś, kogoś. Takie niechęć i obrzydzenie, coś jest dla ciebie wstrętne. To może dotyczyć jedzenia, ale może dotyczyć pewnej sytuacji, tak? Życiowej i tak dalej. I faktycznie w tym momencie przeżywania takich treści, że tak powiem, konfliktowych, bo to są też takie klucze, to miałam niedocukrzenia, spadał mi cukier i też musiałam sobie jakoś z tym poradzić, ale to też poradziłam sobie. Wychodziłam z tego rok czasu jakby, natomiast też do zrobienia, co się okazuje, organizm jest w stanie, tak jak mówiłaś, zregenerować się i powrócić do normalnego poziomu teraz. U mnie to wszystko działa, już nie mam tych spadków, a przecież i nic nie zrobiłam, a i zrobiłam dużo, tak? Można powiedzieć tak, bo to się wydaje, ta praca wewnętrzna jest ogromną pracą. I jeszcze właśnie jedno mam takie doświadczenie, które jest przepiękne. Otóż pokrzywka. Też niekiedy mam jakąś wysypkę. Nie wiemy skąd. Patrzymy, a tu gdzieś są takie kropeczki czy plamki i tak dalej. I pokrzywka właśnie w tej totalnej biologii mówi o tym, mówi też o oddzieleniu, bo to też reaguje skóra. Bo skóra to jest dotyk. To jest zmysł dotyku, prawda? Czyli albo chcemy się od czegoś oddzielić, albo przeżywamy rozłąkę i oddzielenie. Natomiast pokrzywka mówi bardziej o takim oddzieleniu w gniewie, w złości. I było raz tak, że ja tłumaczyłam 100 tysięcy razy mojej kochanej córci, ona chyba miała wtedy 5-6 lat, że jak rozmawiam przez telefon, to żeby mi nie przeszkadzała. A ona zawsze, jak tylko telefon był, z kimś rozmawiałam, to zawsze się pojawiała. No i też było tak tego pamiętnego dnia, rozmawiałam z kimś przez telefon, przyszła Zuzanna i oczywiście tam coś chciała ode mnie. W tym momencie zareagowałam złością, wybuchem gniewu i jej powiedziałam, tak stanęłam i wiesz, i powiedziałam odejdź, czyli rozłąka chciana, gniew, tak?
odejść, idź stąd, nie chcę, żebyś teraz tu była. Mówiłam ci tyle razy. Czyli moja reakcja była właśnie te treści, które mój mózg odczytał, tak? Czyli rozłąka ma być, oddzielenie i to w gniewie. Ja jeszcze zaznaczyłam, zaznaczyłam takie, wiesz, odejdź, nie? Chciana rozłąka bardzo. I byłam też bardzo poddenerwowana. I wyobraź sobie, skończyłam rozmawiać i oczywiście wiem, co zrobiłam źle. Od razu. Od razu, tak, tak, od razu. Autorefleksja jest. Od razu. I wołam tą moją Zuzannę, szukam ją. Zuzanka oczywiście się popłakała, zrobiło jej się przykro naturalnie. Więc poszłam na rozmowę z moją Zuzanną, prosić ją o wybaczenie. Nie tak troszkę sobie żartuję, ale faktycznie poszłam, aby naprawić tą sytuację i porozmawiać z nią o tym. I to było tak, że usiadłam na fotelu, mówię, chodź Zuzanno, porozmawiamy, nie? I wzięłam tą moją córkę, posadziłam ją sobie tak na kolana, że ona miała tutaj tak o, nóżki jej tak leżały, a tu się przytuliła. Tak sobie ją po prostu trzymałam, głaskałam i z nią rozmawiałam. I to był moment, w którym my rozwiązujemy sytuację i uwalniamy, prawda, te emocje. Powiedziałam jej, że to zareagowałam z gniewem, że ją przepraszam, że to nie jej wina była, tylko ja zareagowałam i sobie nie poradziłam z emocją złości i tak dalej, i tak dalej. I takie, wiesz, to trochę trwało, to tak z 10 minut i było takie napięcie całe i z niej zeszło i ze mnie. I kiedy już sobie porozmawiałyśmy, grzechy wszystkie zostały wybaczone. Tak, pięknie. Tak, tak sobie już zeszła, się zaczęła bawić. Ja tak idę, wiesz, po domu i tak podrapałam się po nodze. Jeden raz, drugi się drapie i myślę, co się dzieje? Nie? Idę do lustra, rozebrałam tam się, patrzę kropeczki tu na nodze czerwone. Tak stoję się, co, skąd to się to wzięło? Od razu się, wiesz, tak nie połączyłam, ale dosłownie patrzę, cała noga już. I rozebrałam się cała, stanęłam przed tym lustrem, spoglądam na siebie i byłam świadkiem czegoś dla mnie pięknego. Ja wiem, że pokrzywka nie jest czymś może pięknym, ale przyszło do mnie zrozumienie i moment takiej świadomości, co się dzieje i dlaczego to się dzieje. Właśnie z totalnej biologii. Zaczęła tworzyć mi się pokrzywka na moich oczach i zaczęła iść od nogi i tutaj, na brzuch. Tu, i skończyła się tutaj. I po kilkunastu minutach ja miałam na ciele odbite moje dziecko. Normalnie jakby ktoś wziął mazak, zaznaczył, odrysował ciało człowieka. Tak, i to dokładnie w tych miejscach, gdzie w fazie rozwiązywania jakby uwolnienia nasze części ciała się stykały, prawda? Nie było tego oddzielenia już, nie było gniewu. Pięknie, nogi, tutaj ona była i tu jej, i tutaj tylko jej głowa odbita. To było, powiem ci, jak dla mnie majestatyczne wręcz doznanie, dlaczego mówię majestatyczne, bo ja byłam bardzo świadoma tego, co się dzieje. Więc obserwowałam to wręcz z takim uśmiechem, z pełną uważnością na to, że jaki konflikt zaistniał, jak został rozwiązany i co się dzieje i w jakim miejscu nawet ciała, prawda? Niesamowite. To jest niesamowite. Dzisiaj to wspominam bardzo miło. I rozumiem, że potem zeszło wszystko. Tak. Piękne to było. Tak. To jest też, to, no... Przepraszam, że ci przerywam, tylko powiem, że to schodziło mi 5 dni. Pięć dni. Bo tak chciałam właśnie spuentować, że żebyście osoby, które nas słuchają, miały tego świadomość właśnie, że żeby czasami bez paniki podejść. Tak. Tak? Jeżeli to nie jest nic takiego, co na co musimy szybko reagować i coś z tym zrobić, tylko możemy mieć chwilę na takie zastanowienie i refleksję, co mogłoby być tego powodem i przyczyną. Tak. Żeby sobie dać wybrzmieć też temu. Tak fajnie domknąć, nie? Tak. Zakończyć, zrozumieć. Faktycznie, okej, pojawiło mi się to, od kiedy to mam, kiedy zauważyłam, co chwilę przedtem się działo. Jaka sytuacja, jakich emocji doświadczyłam, na co zareagowałam, z czym się nie zgadzam, czego nie akceptuję, prawda?
Tak. To, co mówisz, jest fantastyczne, że dać sobie tą przestrzeń i jedno takie kluczowe słowo zaufać, zaufać temu ciału, że ono raz, że jest w stanie sobie poradzić, to nie przeszkadzajmy mu jeszcze w tym, prawda? Że dzieje się coś tak naprawdę, coś naturalnego, bo to jest natura, prawda? I pozytywnego tak naprawdę, bo to już jest rozwiązanie. Dokładnie, nic tylko dlatego ja patrzyłam z uśmiechem na to. No ale myślę, że dla wielu osób to może być zupełnie nowe dzisiaj spojrzenie na choroby, na zmiany, na coś, na co patrzymy z troską u siebie, czym się niepokoimy, tak? Żeby dać sobie też czas na to, na taki sposób nauczyć się takiego sposobu spojrzenia na to, co się w naszym życiu wydarza. I idealnie jest, kiedy mamy przestrzeń na to, żeby się pozastanawiać, żeby sobie poodpowiadać. No ale też wiemy, jak jest. No, tak. Bardzo szybko wszystko, dużo bodźców. Reagujemy, nie mamy czasu się zastanawiać, jedno po drugim, lista do zrobienia, tysiąca rzeczy. Na lodówce, tak, lista, nie ma końca. W telefonie, w zeszycie po prostu i u męża w telefonie, kolejna lista. No i jak tu usiąść i się zacząć zastanawiać, szukać momentu, gdzie jest początek, a co to za faza. No, może być to wymagające. Tak, to co mówisz jest bardzo ważne i faktycznie obrazuje pewien styl życia takim, jakim teraz ludzie żyją, czyli w czym wpędzie. I często jest słyszane nawet, nie mam czasu, muszę dzieci odwieźć do przedszkola, ja muszę zrobić zakupy, ja muszę posprzątać, ja muszę pracę, nie mam czasu. A organem związanym z czasem, bo od razu mi się z totalnej biologii kojarzy, jest tarczyca. Dlatego kobiety też teraz chorują na tarczycę, bo one są w ciągłym pędzie, bo muszą jeszcze to, muszą tamto, i nie mam czasu. W biegu, w pędzie. I tych zadań się mnoży i ona takie, jestem za wolna, żeby to jeszcze zrobić. Także żyjąc w tym pędzie, reaguje nasza tarczyca i później mamy nadczynność. I to też jakby to, o czym mówi też germańska i ta totalna, o tym, że to ma swój biologiczny sens, ta choroba. Czyli nie dość, że się dowiadujemy, że choroba nie jest taka zła, że jest fazą zdrowienia i tak dalej, to jeszcze, że to ma sens biologiczny. To już w ogóle, prawda, może być trudne do przyjęcia. Tak, tak. Natomiast jaki to ma sens, to rozwiązanie? Jaki ma, może mieć sens nadczynność, nadczynność tarczycy? A taki, że jak jesteś w tym pędzie, to twój metabolizm musi się dostosować do twojego stylu życia i przyspieszyć razem z tobą. Tak, więc jest podwyższona ta praca metaboliczna i żeby dać ci tą energię w ogóle, no to faktycznie tarczyca, tak, reaguje. Jest nadczynność tarczycy. Masz więcej siły mobilizacji, więcej możesz być szybsza w tym wszystkim. No bo potrzebujesz. Skoro nie masz czasu, no to potrzebujesz. Proszę. Proszę bardzo, mówisz i masz. Cztery razy szybciej. Tak. I my jesteśmy w stanie i zobacz, że nasz organizm się potrafi dostosować, ale w naturze nic tyle nie trwa długo. To jest wszystko okej. Ale okresowo, nie tak? Tak, ale na ten moment, w którym ty faktycznie tego potrzebujesz, a nie na pół roku. Czyli w naturze nikt pół roku nie przeżywa, że przeżył sytuację tylko raz, tak? Ten lew, ta lwica, tą antylopę goni tylko raz i nie złapie jej i ona to przeżyła raz. A nie jeszcze rozpamiętywała przez najbliższe pół roku, że gonił ją lew i czuje się zagrożona i że nie może, tak? I nie może sobie z tym poradzić. No i to jest właśnie takie ciekawe, że my przeżywamy długo daną sytuację. W naturze to zostało tak stworzone, że to jest ma być krótko, tak, czyli jest oparte na faktach. Tak. Przecież tego lwa już nie ma. Tak, tak. A u nas powstaje taki zapis w ciele o zagrożeniu na przyszłość, tak? Tak. I cały czas przeżywamy, my się później cały czas boimy, czyli odtwarzamy sytuację, a nasz mózg, on, dla niego to jest prawdziwe. To, co my myślimy, to, że fizycznie nikt nas nie goni,
To on nie myśli w ten sposób. Ej, weź przecież nikogo, co, jak możesz przeżywać lęk, skoro przed tobą nikt cię nie goni, nikogo nie ma. My sobie wyobrażamy, wystarczy, że wyobrazimy sobie, przypomnimy tą sytuację, odtwarzamy ją w pamięci, to już jest reakcja, bo nasz mózg bierze to za prawdę, że to jest prawdziwe. No i na tym takie kółko troszkę, dlatego to się potrafi też wydłużać i też my sobie nie radzimy z pewnymi tak sytuacjami. Czyli rozciągamy to, rozpamiętujemy. Czyli najlepiej nie rozpamiętywać. Zostawić tak ze sobą to, uzdrowić i już za sobą, bo miejmy też świadomość, to jest bardzo ważne, tego, że im dłużej my coś przeżywamy, jesteśmy w napięciu, tak i później można to po tym poznać, że bezsenność, tak. Jest nam zimno, to są te zimne dłonie, zimne stopy. Jesteśmy cały czas tacy pobudzeni, tak? Właśnie. I jakby przygotowani do tego, co nas może spotkać potencjalnie. Jesteśmy cały czas w gotowości pewnej, prawda? No i dlatego miejmy świadomość, że to buduje to tak zwaną masę konfliktową. To znaczy, że rośnie również w fazie aktywnej to, co później tak będzie naszą tą fazą zdrowienia, chorobą. Czyli jeżeli, jak ja mówiłam, ubytku komórek, czy jest nadbudowa, ubywa coraz więcej tych komórek, to wiadomo, że ta faza zdrowienia będzie dłuższa, będzie trudniejsza, cięższa i tak dalej. Ponieważ tu już się ten stres, ta kula się nazbierała taka, to później ta regeneracja też będzie więcej do zregenerowania, więcej do pracy w organizmie. I to jest, dlatego to jest ważne, jak najszybciej sobie z tym poradzić i rozwiązać te konflikty, żeby potem mniej bolało. Tak, tak, tak. No nie jest to łatwe na pewno. Bo też często spotykam się z takimi przesłaniami, jak rozmawiam z różnymi osobami, że jak jestem w napięciu, jak sobie myślę o tym, że coś mnie może spotkać, czy jestem przygotowana na sytuację trudną, no to jakoś się trzymam, tak? Nawet jak się coś przydarzy, to lepiej sobie z tym radzę. Tak. A jak się rozluźnię, pomyślę sobie, okej, już jest wszystko dobrze, już zniknęło, to nagle przychodzi coś, co mnie 10 razy bardziej kopnie. Dokładnie tak. To jest wszystko zaprojektowane, tak? W tych momentach, których... Tak, to my sobie, to, można powiedzieć, nawet tworzymy tę sytuację, prawda? Cały czas się czegoś boimy, no to nam przyjdzie, prawda? I tutaj też chcę zwrócić uwagę na pewną rzecz, że możemy przeżywać kilka konfliktów naraz. I jeżeli mówisz na przykład w ciągłym zagrożeniu i do tego dojdą jakieś konflikty terytorialne, tak, czyli nie mogę gdzieś tam zaznaczyć granicy na swoim terytorium, czy to w domu, czy to w pracy, to później też zmienia się nie tylko w naszym organizmie, jeżeli chodzi o organy, tkanki, takie choroby jakby, ale też zmienia się nasze zachowanie. Czyli tu mamy tak naprawdę takie sytuacje, jak czy te depresje, czy takie ciągłe uczucie właśnie zagrożenia, czy mamy tu też zachowania autoagresywne, tak? Schizofrenię. Czyli tu jest, jeżeli nasze zachowanie też się zmienia, czy jesteśmy za bardzo tacy agresywni cały czas, to tutaj to też jest związane jakby z konfliktami, tylko na przykład dwoma naraz, tak? Dwa naraz konflikty przeżywamy. I tu jest jakby konkretnie, ja nie będę teraz aż tak, to jest temat już trochę też bardziej taki trudniejszy, ja nie będę opowiadać, tylko chcę zaznaczyć, żeby była taka świadomość, że jeżeli również w naszym zachowaniu coś się mocno zmienia, to też jest to do rozwiązania i przyjrzenia się pod kątem totalnej biologii i związane też z konfliktami emocjonalnymi. Tylko można powiedzieć, że to jest taka nakładka konfliktów, tak? No, temat dość rozległy. Tak. Tutaj też ta rozmowa jest nasza po to, żeby pokazać, jak szerokie możliwości daje totalna biologia, jak zatacza się o tyle wątków
jednocześnie w życiu, ale jakie też możliwości daje, tak? Jeżeli jesteśmy gotowi na inne rozwiązanie, na poszukiwanie odpowiedzi, no to to jest temat, o który można by zaczepić i coś dla siebie tutaj znaleźć, jakąś odpowiedź. Tak, jak najbardziej, jak właśnie nie potrafimy sobie z czymś poradzić, ale też nie znajdujemy rozwiązania w innych, albo też korzystaliśmy z różnych innych nawet tych metod alternatywnych, bo ja uważam, że każda metoda działa, tak, ale nie każdą czujemy, nie każda musi być dla nas, nie z każdą rezonujemy. Ja myślę, że totalna biologia też jest taka bardzo uniwersalna, dlatego że ona już dotyczy każdego. Każdy z nas ma ciało i te choroby i ród swój, i tą rodzinę, bo bardzo to, co ja też lubię w totalnej biologii, to właśnie jaką drogą idą te wszystkie różne te przekazy rodzinne i że to też nie jest przypadkowe. Po kim jakby, tak? Spływa do nas całe to zamieszanie, ale nie tylko. Również nasze potencjały, talenty, więc to też jest... Cała siła, moc. Dokładnie, to też jest za nami. Mamy plecy, tak, mamy plecy rodowe, że tak powiem. Tak, tak, żeby o tym pamiętać, bo my mamy tendencję do mówienia o tym, o Boże, a po tym to wzięłam, tak? I teraz muszę z tym pracować, albo to mnie obciąża. Tak, pamiętajmy o tym, że jesteśmy tu dzięki sile naszych przodków, dzięki ich przełomom, dzięki temu, że oni wyszli poza to, co wtedy było możliwe, że oni wykroczyli gdzieś, dlatego my tu jesteśmy, tak? Dokładnie. Dostaliśmy od nich mnóstwo do tego, żeby... Tak, to jest fajne, co mówisz, bo tak naprawdę, jeżeli nawet nas spotyka jakaś sytuacja trudna, to w tym samym momencie dostajemy również możliwość jej rozwiązania. To nie jest tak, że znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia. Zawsze jest wyjście i być może nasi przodkowie zbliżyli się o jakiś krok do tego, już coś zmienili. I my mamy ten zasób też jako przekaz rodzinny. I to jest właśnie piękne, żeby nie tylko, że to przez babcię i babcia winna, tak? tylko, bo nie na tym to polega. I totalna biologia pomaga właśnie jeszcze w takim uwolnieniu troszkę się od takiego myślenia, że to przez kogoś chorujemy, bo dziedziczymy chorobę. I miałam właśnie ten przypadek z tym chłopcem z cukrzycą, o którym opowiadałam. Wyobraź sobie, że on był wściekły. On był wściekły na swoją babcię i przestał się z nią spotykać. Nie chciał jej widzieć, tylko dlatego, bo on miał cukrzycę i że jego babcia ma cukrzycę i że to przez nią. Z babcią, który miał kontakt, tak, nie chciał utrzymywać, bo dowiedział się, że to dziedziczne i już babcia jest winna. Babcia jest niedobra. Był wściekły na to. Niesamowite. Na tym też popracowaliśmy i on też zrozumiał. To jest niesamowite. On miał 10 lat, a zrozumiał, że to nie na tym to polega. Nie? I wrócił do kontaktów bardziej z babcią. Więc dużo, tak jak powiedziałaś, dużo rozwiązań, dużo możliwości, dużo też odpowiedzi, na które na przykład, gdzie nie możemy znaleźć. Tak? Jeżeli nie wiemy, można spróbować w totalnej biologii. Tak, bo to jest też tak, że tych metod różnych, takich niekonwencjonalnych, to jest dużo. I czasami jest tak, że dzisiaj trafimy na coś, co na dzisiaj będzie dla nas, tak? Na dzisiaj to nam pomoże. Za rok, za dwa sięgamy już po coś zupełnie innego. Żeby tu też jakby dać szansę na to, żeby skorzystać dla siebie, bo chodzi o to, żeby sobie pomóc, żeby pójść o krok dalej, żeby coś rozwiązać, żeby coś załatwić, żeby przestać chorować, żeby czuć się lepiej. O to nam chodzi w życiu. I jak nie znajdujemy z tego do tej pory, co korzystaliśmy, rozwiązań, otwórzmy się na coś więcej, zobaczmy, spójrzmy z innej perspektywy. Dokładnie, tak jak mówisz, i jedno nie wyklucza drugiego. Tak, to, że będziemy chodzić na sesję biologii, to nie znaczy, że już nie potrzebujemy i czy nie musimy chodzić na przykład na jogę, prawda? Tak. Albo że to wszystko... Tak, mieć też wsparcie swojego lekarza, który nam oczywiście pomaga w chorobie, że tak, żeby tak. To było też jasne. Tak, że my tu nie wykluczamy jakby niczego i nie uznajemy tutaj, że jedyne panaceum na wszystko i tak dalej. Nie, jak najbardziej. Korzystajmy z wszystkiego,
co nam pomaga. Jeżeli widzimy efekty, próbujmy i to jest okej, prawda? Jeżeli, tak jak na przykład, jeżeli mnie coś boli, ja wiem, że to jest faza zdrowienia i nie muszę z tym nic zrobić, tylko sobie to, to też jest też takie ciekawe, bo jeżeli w fazie zdrowienia nas coś boli i my jesteśmy tego świadomi i rozluźniamy ciało, czyli nie napinamy się z tego bólu i w ogóle jeszcze nie mamy oporu wobec tego, że nas boli, dlaczego nas boli, to tą fazę się przechodzi o wiele łagodniej. Mhm. Czyli nie będzie tak samo bolało, będzie o wiele krócej, lżej, naprawdę. Ale to nie znaczy, że według totalnej biologii, bo to jest faza zdrowienia, to ty teraz nie weźmiesz tabletki, bo to jest totalna biologia, bo to jest faza zdrowienia, przecież po co, tak? Nie, jeżeli czujesz, że ta tabletka w tym momencie ma ci jakoś pomóc i uśmierzyć ten zmniejszyć po prostu ten ból, to jest okej. I nie mówimy nie, prawda? Chodzi o to, żebyśmy w tym momencie sami też poczuli, co jest dla nas najbardziej potrzebne i będzie nam łatwiej z tym, tak? I ja myślę, że to jest to ważne. Też tak mówię trochę ze swojej perspektywy, ja mam taka anty, nie wolno nic wziąć. Natomiast też wiem, że lepiej wziąć, ja nie biorę, ale lepiej wziąć, tak? Niż znowu wejść w jakiś konflikt, bo mnie boli, tak? Że tak powiem. Tak. Czyli pomagać sobie, wspierać się i podchodzić do siebie z miłością, a nie się katować. Tak. No, to by było takie kluczowe. Tak, i tak samo, jeżeli ktoś jest prowadzony, tak, przez lekarza, czy ma nowotwór, to nie znaczy, że nie może pracować też totalną biologią jednocześnie, że dla mnie te nie wyklucza się jedno z drugim, tak, jeżeli dana osoba stwierdzi, że tak potrzebuje, że tu potrzebuje i tu potrzebuje i to jest okej. Róbmy razem, współpracujmy, ale efekt jest najważniejszy, jest efekt. Tak. No, a jakie masz doświadczenia, jeżeli chodzi o tak o współpracę być może z lekarzami, czy o kontakt, rozmowy, jak oni widzą totalną biologię jako wsparcie tutaj? Wiesz co, ja myślę, że ten temat jest tematem, który kiełkuje tak naprawdę, ale są lekarze, wiem, że za granicą i czy w Polsce już są lekarze, czy ta konopka, tak? Pani, którzy, Marzanna. Tak, Marzanna, którzy w ogóle wykładają totalną biologię. Więc są te przypadki, jak najbardziej, natomiast według mnie to kiełkuje, ale to kiełkuje w takim fajnym tempie i ja chcę dożyć, naprawdę marzę o tym, aby dożyć takiej współpracy. Natomiast ja o tyle z mojego doświadczenia, że mam wyniki badań, tak, czyli są niektórzy już po wizytach z lekarzami, otrzymuję wyniki badań, ale nie, jako tako nie współpracujemy. I no, powiem szczerze, że nasze pewne poglądy się troszkę różnią jeszcze, za dużo się różnią. Więc jeżeli by było tak, że mamy podobne myślenie, to czyli nie wykluczacie nie wykluczamy się w pewnych tematach, to okej. Natomiast jeżeli tak, to jeszcze nie są to drzwi otwarte do współpracy. No i okej, to taki, jak myślę, że to jest stan przejściowy tylko, że to się będzie zmieniało, i bo ta jednak świadomość, prawda, rośnie. Tak. Ale powiem ci taką ciekawą właśnie rzecz, że ja jeszcze nie znałam wtedy totalnej biologii i raz tylko już później znałam, ale wracając kiedyś, jak miałam tą hipoglikemię, nie znałam totalnej biologii i byłam u lekarza, byłam na 4 wizytach, bo nie chcieli, nie stwierdzali, co mi jest. Tak jakby, nie, że nie chcieli mnie leczyć, no nie potrafili mi chyba pomóc w ogóle. I wyobraź sobie, że na pierwszej wizycie lekarz przepisał mi Valerian Forte na uspokojenie. na moje objawy. I powiem ci, teraz to wydaje mi się śmieszne, natomiast jak sobie popatrzę na te moje kilka wizyt i styczność z lekarzami, bo jak miałam później trafiłam do szpitala na tą obserwację, 3 dni badań takich konkretnych. No co mi jest? Dlaczego ja się tak czuję? Dlaczego ja mam mroczki? Dlaczego mi podłoga ucieka? Dlaczego ja mam drgawki? Jakby szereg symptomów hipoglikemii, czyli spadków cukru.
I ja pamiętam, odwiedził mnie też mój chłopak wtedy i lekarka, ja wpadłam tam do ich pokoju i mówię, no to co mi jest w końcu? Mówię. A lekarka tak popatrzyła na mnie. A to nie chodzi o tego tam chłopaka czy coś. Ja wtedy w ogóle, wiesz, nie pomyślałam, nie kojarzyłam nic. I to była druga taka sytuacja. A trzecia sytuacja moja, z bliskiej, mojej bliskiej rodziny, kobieta miała nowotwór mózgu, nowotwór przysadki mózgowej, który przeważnie się kończy operacją. Ale gdzieś tam... Tak ważny gruczoł. Tak, tak. I to taki dość już spory. Pojechała do Warszawy, do tego chirurga. Wyobraź sobie, on jej powiedział, że to od stresu. Już ma nic z tym nie robić. I myślę, dobra, to na fajnym już poziomie jesteśmy trochę i faktycznie ona jest, można powiedzieć, zdrowa, nic tam takiego się nie dzieje. Ale te kilka moich przypadków z wcześniej, kiedy ja totalnej biologii nie znałam i lekarze mi pokazywali stres. Oni mi pokazywali, od czego to tak naprawdę. Ja nie łączyłam wtedy tego. Szukałam tej przyczyny, której nie było. Więc to jest ciekawe. Tak, no to coraz częściej już się spotykamy, głośno się o tym mówi. Tak. Na szczęście medycyna jakby już to uznała, przyczyny chorób są dużo wcześniej. Oczywiście, tak? Mamy te psychosomatyczne, tak. Więc to nie jest tak, że tutaj ja już zauważyłam, że to już nie, że my się nie zgadzamy ze sobą, tak? Czy nawet nie my, tylko pewna wiedza, tak? Pewne poglądy czy przekonania. Dogmaty. Już oficjalnie, naukowo wiemy, że są choroby psychosomatyczne, że to stres powoduje jakby, tak? Te wszystkie różne dolegliwości i tak dalej, więc jesteśmy naprawdę na bardzo dobrej drodze. Tak, 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 tak. No to dobrze to słyszeć, bo to wróży nam. Wróży coś dobrego. Tak, tak. Coś tak, dobrego, tak. Jest coraz więcej tego i ja widzę, jak się ta świadomość zmienia. Albo ludzi, których gdzieś tam kiedyś obserwowałam, co mówili, już oni mówią o totalnej biologii, więc to jest nieuniknione, prawda? Tak, że coraz częściej też mówi się o tym, znaczy to już jest kiedyś, to tak aż bardzo nie funkcjonowało, przynajmniej ja tego nie obserwowałam, że nasza ręka to nie jest nasza ręka, a my jesteśmy, a nasz mózg jest tu, tak? A emocje są tam i czujemy jeszcze stamtąd, tylko po prostu to jest coś jednego. Że w końcu zaczynamy spoglądać całościowo na wszystko, co się dzieje. Jedno wynika z tego pierwszego, drugie wynika z trzeciego i że to po prostu jest jeden organizm, wszystko. I ten fizyczny, ten taki morfologiczny i też bardziej subtelny, ulotny, którego nie jesteśmy w stanie dotknąć, a jednak nie jesteśmy w stanie dotknąć emocji, tak? Ale już skutek jego czy jej, tak. Więc to ja też jestem szczęśliwa z tego powodu, że to funkcjonuje i to już jest coś, co jest normalnym terminem, jeżeli się mówi o człowieku. Tak. To bierze się pod uwagę to wszystko, co się z nim wiąże, a nie tylko to, co można zbadać, zmierzyć i dotknąć. Dokładnie, więc mamy przed sobą złote czasy. Ja tak chcę to wierzyć. To ja Ci życzę, żeby ta totalna biologia właśnie z tego kiełkowania już doszła do poziomu, w którym będzie poziom, do poziomu, w którym będzie ta relacja, tak? Oficjalnej współpracy. Tak. Wiesz co, mi się marzy, że będą normalne takie ośrodki, że idąc do przychodni, bo to jest też, miałam, przyznam się szczerze, że miałam taki moment, który już nie uznaję, który się odcina, tak? I teraz też z perspektywy też twierdzę inaczej, że chirurdzy świetni, dentyści, no dobrze, boli cię ząb, totalna biologia, możemy uwolnić, tak? No ale ten dentysta się przydaje, ten chirurg się przydaje, prawda?
czy ten lekarz, jakieś tam badania, czy prześwietlenia, tak jak tutaj w tej totalnej są bardzo, czy germańskiej, prześwietlenia mózgu, bo w mózgu są te ośrodki pracy tych narządów, prawda, takie bezpieczniki, więc po takim prześwietleniu mózgu możemy sobie zobaczyć, co się dzieje w organizmie i dojść do konfliktów nawet, kiedy my nie umiemy nic znaleźć, prawda, więc jak najbardziej to jest. To są metody, narzędzia, które nas wspierają. I nie ma sensu, niemądre jest nawet właśnie rezygnować, odrzucać z czegoś, co nie po to zostało wymyślone. Czyli przez nas, przez ludzkość. Tak, żeby teraz jakoś to, wiadomo, odrzucać. Więc czuję, że stoimy u progu wielkich, takich wspaniałych zmian i mi, tak jak mówiłam, marzy mi się, że idziemy tak, bo jakieś badania robimy i od razu jest to jakby holistycznie zaopiekowane, a nie słyszymy jakieś takie druzgocące diagnozy. No i niech tak będzie. Tak. Niech tak to już w tym kierunku idzie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Dziękuję. Za te rozmowy, za te tematy. Może będzie jeszcze szansa na kolejne spotkanie. Jak najbardziej, to jest mój temat, taki konik, ja kocham o tym mówić, doświadczać. Tak, jeżeli Was zainteresowało coś z tego tematu, to po prostu dajcie znać w komentarzach i będziemy z Martą tutaj sięgać po te pytania i starać się na nie odpowiadać. Dokładnie. Jeżeli się pojawi jakiś na przykład konkretny, tak, choroba czy dolegliwość i Weronika zechce jeszcze raz mnie zaprosić, to jak najbardziej odpowiem i jestem otwarta na Wasze pytania, na Wasze różne nawet opinie o tym, tak? Tak. Jak najbardziej. Także dziękuję. No, także czekamy na Wasze komentarze. No i dziękujemy za dzisiaj, za wspólne towarzystwo i do zobaczenia do następnego razu. Do zobaczenia.